Nie ma na świecie osoby chorej na nowotwór, przeprowadzającej tranzycję. Moja córka jest traktowana jak królik doświadczalny. To słowa naszego dzisiejszego gościa, którego córka wpadła w środowisko złych ludzi, ideologii, ludzi opętanych ideologią, którzy chcą wykorzystać jego córkę, młodą, zagubioną, do własnych celów. Jeśli oglądali Państwo mój poprzedni dokument, jaka ja byłam wtedy ładna, to wiecie, o co chodzi. Zapraszam na rozmowę. Dziękujemy bardzo panu przede wszystkim za pana świadectwo, to, że zgodził się pan to świadectwo powiedzieć u nas na kanale. Dlaczego zdecydował się pan na to, żeby nie pokazywać swojej twarzy? Ja już miałem podobne nagranie w innym studio i później tam przedstawiłem się z nazwiska i imienia, pokazałem twarz. No i później okazało się, że ja to nazywam, że jest wielu ludzi nawiedzonych, którzy jak gdyby występowali w formie jakiejś pomocy mi, ale to było uciążliwe, bo oni zgłaszali się do pracy, do moich pracowników, pod dom przyjeżdżali i chcieli. No, ja widziałem, że ci ludzie nie mają pojęcia, co ja przeżywam i o co chodzi. To była dla nich jakaś również sensacja, w sensie może takim, że chcieli pomóc, ale to było uciążliwe i ja nie chciałbym drugi raz tego przeżywać, bo ja dalej jestem człowiekiem czynnym zawodowo w swoim środowisku. Jestem osobą znaną jako przedsiębiorca i to było oczywiste, że tylko dlatego, bo nie mam żadnych oporów, żeby mówić z otwartą przyłbicą o tych sprawach. Nie mam żadnych jakichś takich oporów również, żeby z tym środowiskiem dyskutować, które jest, albo z tym środowiskiem wchodzić w polemikę, bo moje spojrzenie na to jest oczywiste. Ja wychodzę z założenia, że dopóki stoję przy prawdzie, chociażby przeciwko całemu światu, to ja jestem i tak człowiekiem normalnym i nikt nie jest w stanie mi wmówić rzeczy, które są wynikają, nikt nie jest w stanie mi wmówić coś, co nie jest, nie wynika z logiki myślenia i z faktów, które są naukowo dowiedzione. Zaczniemy od serii szybkich pytań i odpowiedzi. Czy córka bawiła się chłopięcymi zabawkami, a lalki odrzucała? Nie, absolutnie nie. Córka bawiła się jak każda dziewczynka lalkami, bawiła się szmatkami, tym, co się dziewczynki bawią, i wykazywało od początku zupełnie od strony mentalnej i fizycznej cechy, które przysługują dziewczynce. Czy córka ubierała się po męsku? Nie, ubierała się zawsze w sukieneczki, ładnie była ubrana jako dziewczynka, wstążki, jakieś kokardki, długie włosy, to było oczywiste. Czy w dzieciństwie chciała uprawiać męskie sporty? Nie, ona nie chciała. Ona uprawiała takie ogólne sporty jak jazda na nartach, pływanie, no tego typu rzeczy przede wszystkim. Czy w okresie dojrzewania bandażowała biust? Nie, absolutnie nie. I ona ma dosyć taki wyraźny biust, jak już wtedy, jak na młodą dziewczynę. I ona to eksponowała, ubierała się w sposób bardzo dziewczęcy i podkreślała swoje walory dziewczęce. Czy od okresu dojrzewania używała imienia męskiego? Nie, nigdy nie używała. To w ogóle nie. To jest szok dla nie tylko rodziny, że ona tak mówi, ale również dla otoczenia, koleżanek, nauczycieli ze szkoły podstawowej, z gimnazjum, to nikt tego nie słyszał. Czy przeprowadziła testy psychologiczne zgodne z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Seksuologicznego? Nie robiła żadnych testów i z mojej wiedzy wynika, że tych punktów do przebadania jest bardzo dużo, żeby zrobić nie tylko testy, ale pozostałe badania. To jest
tych punktach, które zaleca Polskie Towarzystwo Seksuologiczne, i żaden z tych punktów praktycznie nie został dokonany. Na wszystkie te pytania pana córka odpowiedziała odwrotnie po wizycie u psychologa. Pytanie, kto kłamie? Czy ojciec, który może nie akceptuje tego, kim jest córka, czy córka, która na siłę została wprowadzona w środowiska transseksualne? Ja mówię prawdę. Córka została przeszkolona odpowiednio na przekazywanie informacji z tego, co wiem, dla środowiska lekarskiego, psychologicznego, psychiatrycznego, które wydało jej zaświadczenia o transseksualności, a poza tym ona korzystała z internetu i jak później dopiero przeczytałem te zalecenia transseksualistów, jak należy odpowiadać, to pełne frazy, pełne zdania, które były zalecane w internecie, ona zastosowała, przekazując wiedzę o swoim rzekomo transseksualizmie. Tutaj nasi widzowie mogą zobaczyć, wystarczy wejść na stronę transseksualizm.pl i tam są wszystkie informacje, jak przejść tranzycję, a nawet adresy i lista, ranking lekarzy, którzy szybko wystawią diagnozę. Dokładnie tak to było, bo to już wiem na pewno po tym czasie, chociaż w początku nie wiedziałem, że coś takiego funkcjonuje, bo nigdy nie obserwowałem ani tych środowisk, ani w internecie to, o czym pan mówi. Czy myśli pan, że to jest konfabulacja z jej strony, czy może złudzenie pamięciowe? Jak to wygląda? Ja myślę, że to jest świadome prowadzenie przez tych ludzi, bo podłoże tego wszystkiego to chyba jest to, że na pewno internet, to jestem w dużej mierze przekonany, na pewno okres dorastania i poszukiwania swojej osobowości, jak to bywa u młodych ludzi, a szczególnie u dziewczynek, i trafienie na coś takiego, co ją zafascynowało, tak jak kiedyś ludzie różne jakieś mieli fascynacje i wpadali w jakieś sytuacje, z których nie mogli się wydobyć. Czy do tego przejdziemy, do tego, w jaki sposób Natalia stała się transseksualna. Zacznijmy od okresu dorastania, dojrzewania. Jakim dzieckiem była Natalia? Natalia była dzieckiem uśmiechniętym, zadowolonym, bardzo towarzyskim, bardzo ambitnym, jeżeli chodzi o naukę, o jakieś inne zajęcia związane ze sportem, związane z muzyką, i była niezwykle i jest dalej, uważam, bardzo uzdolniona. Ja mam trójkę dzieci i ona jest najbardziej uzdolniona, a każde z nich naprawdę już dużo osiągnęło. No właśnie, bo Natalia jest najmłodsza, a najmłodsze dziecko często się rozpieszcza. Rozpieszcza? Na pewno była rozpieszczona. To ja tego to wprost mówię, na pewno. Czy była pana ulubienicą? To była moja ulubienica i matki tak samo. I ja to tak zawsze mówiłem do niej, że mój ukochany aniołek. Bo ona również była, tak jak i cała rodzina, osobą wierzącą, osobą, która przestrzegała wszystkie zasady związane z wartościami religijnymi, przeszła wszystkie etapy, zaczynając oczywiście chrzest, to jasne, ale pierwszą komunię, później pozostałe elementy, które były. Uczestniczyła w życiu parafialnym również kościelnym. Miała również bardzo fajnego księdza, który był niezwykle lubiany przez dzieci. To było aż miłe, jak te dzieci właśnie do tego księdza luminęły. Co pan czuje, kiedy pan myśli o tych wspomnieniach o dzieciństwie Natalii? To są dobre wspomnienia, czy może Natalia mogła przeżyć jakąś traumę? Nie, ona od strony, to znaczy, nie przeżywała żadnej traumy w złym znaczeniu, jak się słyszy, że niektóre osoby przechodziły jakieś straszne sprawy w swoim życiu i to skierowało ją na jakąś złą drogę. Ona miała bardzo spokojne, wyważone dzieciństwo oparte na miłości rodziców, rodzeństwa, całej rodziny i podziwiania jej w wielu przypadkach. Bo w okresie gimnazjalno-licealnym przez 3 lata chodziła do psychologa. Czy ten okres później, kiedy wyszła z dzieciństwa, dojrzewania, był burzliwy w jej przypadku? To znaczy on
też taka moda była wśród tych ludzi, że bardzo coś tam się z nimi, z ich osobowością dzieje i koleżanki też chodziły do psychologów. Ja nie przeszkadzałem temu, mając taką wiedzę, że i rozmawiając z tym psychologiem, że on może przejść przez ten najtrudniejszy okres dorastania dziewczynki, może przeprowadzić poprzez jakieś takie rozmowy, które naprowadzałyby na właściwą drogę to dziecko. Nie wiedziałem o tym, że dopiero teraz wiem, że miałem prawo uczestniczyć w tych rozmowach i jak później się okazało, to ci psycholodzy, jak niestety wielu psychologów, nie posiadało odpowiednich kwalifikacji. I to te wszystkie rozmowy koncentrowały się na rzeczach, które moim zdaniem wypaczały jej charakter, odciągały od rodziny i jednocześnie jak gdyby burzyły ład, jaki został zbudowany w jej głowie przez rodzinę. Kwalifikacje psychologów to jest w ogóle osobny temat, o którym moglibyśmy rozmawiać bardzo długo. Ale jeszcze wróćmy do tego okresu dojrzewania. Tak jak pan mówił, nie używała żadnych bandaży, nie było żadnych wskazań na to, że może czuć się nie tak w swoim ciele. No, absolutnie nie było żadnych oznak. Tak jak mówię, była niezwykle uczuciową osobą. I podobali jej się chłopcy. Zawsze przebywała w środowisku dziewczynek, grupie dziewczynek, które przychodziły do nas. Nie było tak, że ona lgnie do jakichś środowisk męskich. Była przez wiele lat harcerką w ZHR-ze i uczestniczyła w obozach harcerskich. Doszła do stopnia zastępowego, a nawet chyba przybocznego już. Na tych obozach, jak odwiedzałem je tam, no to oczywiście była cały czas w środowisku harcerek. Sama organizowała wszelkie konkursy, zabawy, różne sytuacje takie dla swojego zastępu harcerek. Absolutnie nie było żadnych wskazań. Ani mentalnych, ani fizycznych. Nikt nie zauważył z najbliższych o jakichś nieprawidłowościach. I Natalia również miała chłopaka, z tego co pan opowiadał. To już miała w okresie licealnym, miała chłopaka. Chodziła z nim przez prawie rok i to przedstawiane jest teraz chociażby przez te środowiska, w którym ona jest, że to była jak gdyby taki związek na próbę, już mając jakieś inklinacje transseksualisty, że ona próbowała jeszcze, jak to inaczej jest. Nie jest to prawdą, bo widzieliśmy z żoną i cała rodzina, że jest ona naprawdę zakochana w tym chłopaku. To widać wyraźnie było. Ubierała się, przygotowywała się do tej randki, malowała się, paznokcie były pomalowane i ona była rozpromieniona. To był człowiek szczęśliwy. Także tutaj to jest absolutnie ewidentne, że ten chłopak to jej się podobał. Zresztą do tej pory, z tego co wiem, jak mówi do swojej siostry, to jej się podobają chłopcy. Wiemy, że później przeżyła rozstanie, nie wnikając w szczegóły, ale jak ona przeżyła to rozstanie? Przeżyła rozstanie i to rozstanie było, to znaczy to ja sprowokowałem to rozstanie. Ja sprowokowałem to rozstanie, bo niestety ten chłopak był, no po prostu okradał nas. Bywał w naszym domu, myśmy go przyjmowali na obiad, na spotkania, był bardzo życzliwie przyjmowany, a później okazało się w krótkim czasie, że on okradał nas, ją wciągnął tak samo do tego okradania. Komputer zginął, jednego razu 2500 dolarów, później 1200 euro i to wszystko było kryte przez Natalię, chociaż ja mówiłem, że musi to być ktoś ze środowiska jej. No i później poprzez to, że już ona przyznała, że tak jest, to ja zażądałem rozłąki między nimi, czyli zerwania, ale zaszantażowałem, powiedziałem, jeżeli nie, to idę na policję i wtedy będzie sprawa rozwijała się dalej. I jak ona to przeżyła? Ona to przeżyła przez 3 miesiące, że tak powiem, około 3 miesięcy wrywała z nim. Zrywała, wiem, że się jeszcze spotykała, ale ja parłem do tego, żeby ten związek rozleciał się, co oczywiście w sytuacji, która teraz powstała, to bym wolał, żeby on był
okradał nas, ale żeby nie było to, co się wydarzyło. A ona popadła w jakiś smutek, depresję? Tak. Była smutna, była zagubiona, o tak bym to określił, bo wtedy już nie miała wsparcia. Zawsze było wsparcie od rodziny. W najgorszych sytuacjach miała wsparcie żony, ale przede wszystkim mnie, bo ja rzeczywiście uważałem ją za osobę, która może w okresie dorastania przeżywać różne kłopoty właśnie emocjonalne, związane właśnie z tym trudnym okresem, ale ja ją bardzo wspierałem. I w tamtym momencie nie. I ona bardzo czuła się zagubiona. I nadszedł czas COVID-19. Ludzie sobie nie ufali. Natalia była po rozstaniu i rozpoczęła kurs online do pewnej znanej uczelni artystycznej. I jak wyglądał ten kurs? Ale to nie był kurs online, tylko to był egzamin na ASP, bo to o to chodzi, o tą uczelnię. Polega na tym, że ona musi zgromadzić w przeciągu roku, a nawet i więcej, prace na zadane różne tematy. I te tematy to były prace rysunkowe, tam jakieś rzeźby były, jakieś coś. I był zorganizowany kurs ASP i ona uczęszczała mimo tego COVID-u, uczęszczała na ten kurs. Ja ją woziłem na ten kurs, oczekiwałem, trwało to półtorej, dwie godziny, w aucie czekałem. No i ona robiła te prace i budowała tak zwaną teczkę swoich prac. I to był taki jak gdyby paszport na egzamin wstępny na to uczelnię. Czyli to nie był kurs online? Nie, to nie był kurs online. I tylko była nauka wtedy online w liceum. Ale kursu, to był na żywo kurs i ja nie wiedziałem, co tam się dzieje, ale tam jest tak, że później się dowiedziałem, że ten kurs był prowadzony przez osobę transseksualną, która miała bardzo bliski kontakt z nią, nawiązała. I ta osoba zawładnęła już jej umysłem, bo ona była w trudnej sytuacji i wskazała jak gdyby jej inną drogę niż normalny rozwój. Jakby mówiła jej transseksualizm. Transseksualizm, tak jest. I ona jednocześnie w internecie zaczęła bywać na tych stronach i to już prawdopodobnie odbiło się lawinowo. Pewnie na grupach trans. Na grupach trans miała... Wrzucali się wzajemnie. Na 100%, to jest oczywiste. I było tak, że ja nawet zauważyłem, że ona... No był taki okres, że chcieliśmy, żeby ona brała korepetycje z matematyki. Nauczyciel w pierwszej fazie, jak jeszcze ona nie zajmowała się tym, twierdził, że jest bardzo zdolna i proponował, że poprowadzi ją tak, że ona zdobędzie złoty indeks na AGH. I zadawał jej szereg zadań, później była nawet na takim egzaminie wstępnym na ten złoty indeks. Czyli ile ten kurs trwał? On ten pełny rok szkolny. I on stwierdził, że ona w pewnym okresie zaniedbuje się, nie wykonuje jego zadań i to wszystko. I to było dla mnie niezwykle dziwne, bo dla niej sposób uczenie się to było bardzo proste. Ale ona nie wykonywała to, co on jej zalecał z tygodnia na tydzień. I to było dziwne. Czyli ona zaczęła się zajmować czymś innym, ale nie tym, co powinna. Jak dowiedział się pan o transseksualizmie córki? To było już, sytuacja była taka, że matura była w maju 2021 roku i po maturze, po maturze, ona powiedziała, że ona chce, żebyśmy się spotkali z psychologiem w jej obecności, my jako rodzice. No i takie, ja mówię, dobrze, to spotkamy się, poszliśmy na to spotkanie. Rozumiem, że pan miał pełną świadomość, że córka chodzi do psychologa. Tak, tak, tak. I tylko że to akurat było spotkanie nie z tym psychologiem, do którego ona uczęszczała, tylko zupełnie ktoś inny. I na tym spotkaniu ten człowiek po prostu zaczął od tego, no to mamy kłopot. To było pierwsze zdanie. No i jak kłopot, no to ja nie wiedziałem, o co chodzi. Pytam się, o jaki kłopot. No i wtedy poinformował mnie w jej obecności, że moja córka jest transseksualistą i chcę przeprowadzić tranzycję. Szok był całkowity. Ja, proszę pana, w ogóle to nie skojarzyłem. Myślałem, że to jakiś żart jest albo coś niepoważnego, bo tak jak mówię, nikt z mojej rodziny i z otoczenia
nigdy by o to ją nie podejrzewał, więc ja nawet do końca nie wiedziałem, co oznacza to słowo, tą fazę transseksualizmu i na czym polega tranzycja. To dla mnie był szok. O tym jeszcze powiemy, ale to był prawdziwy psycholog, czy to była osoba po kursach, jak to wygląda? To jest taka rzecz. To jest osoba, która później w internecie, jak ją zlokalizowałem, to tam nie wiem, jakie miał wykształcenie, ale on się przedstawiał jako sex coach. No więc, czyli trener seksu, można tak powiedzieć. No więc ta osoba oświadczyła mi, zaczęła mi opowiadać o jakichś teoriach jeszcze Pastera, wie pan, z 1906 roku, że on już stwierdził, że jest tych płci więcej i są tego typu rzeczy jak... No ja powiedziałem, panie, żeby przestań pan opowiadać mi takie rzeczy, bo ja w ogóle nie chcę słuchać. No i to się skończyło, może nie awanturą, ale ja byłem niezwykle emocjonalnie zareagowałem i proszę pana, no powiedziałem, że on nie zna mojej córki, ja znam moją córkę. O czym on opowiada? To jest dla mnie rzecz, którą nie przyswajam w ogóle. Nie wiem, na czym to wszystko ma polegać i o co tu chodzi. No i córka od tego momentu, jak tam już byliśmy, to nawet już nie wróciła do domu na noc, tylko przeniosła się do koleżanek na nocowanie. A to jest straszne, że młodzi ludzie szukający pewnego autorytetu, nawet jeśli są zagubieni, myślą, że coś im się dzieje, szukają autorytetu i trafiają tak naprawdę do osób, które mają niewiele wspólnego z psychologią, niewiele wspólnego z realną pomocą, ponieważ ci lekarze później opowiadają, że rodzina jest toksyczna, że środowisko nie akceptuje, jest złe, nienowoczesne. Co pan słyszał z ust córki? Proszę pana, no więc jak to się wydarzyło, to po pierwsze trudno było to przeżyć. Namawialiśmy ją, żeby jednak wróciła do domu, nie chciała. I sytuacja zaczęła się rozwijać tak, że okazało się, że ona chodzi do pani psycholog, nie do tego pana. Ta pani psycholog, też co zlokalizowałem, jest z wykształcenia biolog po 3-miesięcznym kursie psychologii i ona prowadziła moją Natalkę. I doszło do tego, że ja chciałem się dowiedzieć, o czym ona z nią rozmawia, o czym oni rozmawiają. Ona mówi, że przede wszystkim położony jest nacisk na to, jak ona ma się postawić do rodziców. I że pani psycholog po rozmowie z nią stwierdziła, że moja żona i ja jesteśmy rodzicami toksycznymi. To jest to słowo takie jak gdyby bardzo fajne dla dzieci, bo im daje bramę otwartą do tego, żeby wszystko umieścić, co złe po stronie rodziców. Jeżeli padały z mojej strony pytanie, dobrze, to określ, co to znaczy toksyczni rodzice, albo jakie konkretne zarzuty masz. Konkretne, nie jakieś, które będą mówiły o ogólnych sprawach, tylko konkretne. Nie było żadnej możliwości, żeby ona konkretnie zwerbalizowała to, co ma to znaczyć. I do tej pory nie wiem, bo do tej pory zawsze pytamy, ale co konkretnie jest do zarzucenia nam? Nie ma odpowiedzi. Pewnie tą panią biolog, o której pan wspomina, znalazła na stronach polecanych lekarzy, którzy pomogą, którzy szybko przepiszą testosteron. Ona nie miała testosteronu. Nie, jeszcze ta pani psycholog nie przypisała jej testosteronu. Tylko poleciła dalej ją. Pewnie poleciła dalej, albo skąd to też nie wiem. Ona trafiła do proszę pana, do ośrodka medycznego, nazwijmy to. I w tym ośrodku medycznym, czy tam, nie wiem jak to nazwać, bo tam są różni specjaliści, ale to jest organizacja chyba medyczna, bo też ma i lekarzy, która przygotowuje ludzi do tranzycji. Klasyfikuje ich, niby przeprowadza wszystkie procedury, które powinny być przeprowadzone do tego. I w tym momencie, jak miałem to spotkanie z tym psychologiem, jak on nam oświadczył o tym i ona przestała w domu bywać, to jednocześnie oświadczyła, że ona już ma zaświadczenia od psychiatry, psychologa, które klasyfikują,
jak gdyby są paszportem do przeprowadzania dalszych kroków. Czyli w momencie, kiedy państwu to obwieściła, że jest transseksualna, już była po serii wizyt? Tak jest, po serii, krótkiej serii wizyt i powiedziała, że za 2 tygodnie zacznie zażywać testosteron. Teraz zaczyna się wątek tego testosteronu, ponieważ tak naprawdę w świetle prawa Natalia jest osobą pełnoletnią i pan nie miałby za dużo do powiedzenia w jej sprawie, gdyby nie to, że Natalia, tak samo jak pan, tak samo jak pana dziadek i pradziadek, bo ma pan na to dokumenty, macie raka kości dziedzicznego. Tak, proszę pana, to jest sytuacja taka, że ona nie jest, ona była osobą już pełnoletnią, ale jak wiemy, te osoby pełnoletnie w wieku 18-19 lat nie są osobami dojrzałymi. I teraz oprócz tego, że ona chciała to przeprowadzić i pewnie formalnie to w świetle prawa można by było przeprowadzić, tylko największym problemem jest to, że ona jest chora na chorobę dziedziczną, to jest rak kości, nowotwór kości, to się nazywa chondrosarkoma, jest to niezwykle groźny rak kości, który, tak jak pan powiedział, jest chorobą dziedziczną od 5 pokoleń w naszej rodzinie. I objawia się głównie w linii męskiej? Objawia się w obydwu liniach, tylko w męskiej jest bardziej aktywny, więcej to się objawia się to poprzez narośla w różnych miejscach kośćca ludzkiego. Ponieważ testosteron aktywuje te komórki rakowe. No to teraz, jak króciutko bym o tym powiedział, jest sytuacja taka, że ona miała w 2014 roku operację związaną z tym, że miała narośla na kończynie i te narośla przeszkadzały jej fizycznie, potrącały jakiś tam nerw i lekarz zalecił, że należy wyciąć. Została zoperowana. Wycięte zostały te kostki, bo to było kilka takich narośli i sprawa się skończyła. I generalnie w historii mojej rodziny było tak, że ta choroba objawiała się przeważnie w linii męskiej, ale pojedyncze takie właśnie narośla, jak moja Natalka miała, to były gdzieś tam wcześniej również u kobiet. Z tym, że tak jak ona zrobiła tę operację, sprawa się zakończyła, bo to było 2014 rok. I teraz myśmy dostali zalecenia od lekarza, zresztą ja już wiedziałem, bo znam historię tej choroby, że należy prowadzić higieniczny tryb życia, należy uprawiać sporty nieinwazyjne, należy, żeby dziecko było wypoczęte, żeby dziecko było wyspane, więc dbaliśmy niezwykle o higieniczny tryb życia. Bo pan wielokrotnie miał osobiście wycinane narośla. Ja miałem kilka ciężkich operacji, które są okropne, jeżeli chodzi na operacje na kośćcu i one są niezwykle niebezpieczne, bo jeżeli nie zostaną zoperowane te wyrastające guzy, to wtedy następują właściwie zoperowane, czyli z odpowiednim marginesem, żeby wszystkie komórki zostały usunięte, te nowotworowe, to one później robią przerzuty. Nie na kościec, bo na kościec to zawsze będę miał i ona będzie zawsze miała to możliwość, że takie coś będzie, tylko na płuca. I na przykład mój brat cioteczny miał na kręgosłupie taką narość, zostało to źle zoperowane, bo miejsce fatalne jest i on po 6 miesiącach zmarł, bo miał przerzuty na płuca. Więc jest to choroba niezwykle groźna. I jeszcze jest przypadek taki, że dla pewności, tak mi onkolodzy powiedzieli, żebym nie wiedziałem nawet o tym, żeby wydobyć z archiwum te kości, które miała Natalka wycięte, bo są, wyjąć i dać do ponownego badania histopatologicznego. Zrobiłem to w roku 2022. To przeprowadziłem w Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie, w Zakładzie Patomorfologii. To jest najlepszy zakład, jaki w Polsce jest. I zostało potwierdzone, że te kości to były choroba nowotworowa, chondrosarkoma, bo to jeszcze są różne narośla, ale chondrosarkoma to już niezwykle złośliwy nowotwór. I ona to dostała. Ten nowotwór rozwija się bardzo intensywnie właśnie w męskiej linii z tego powodu, że testosteron powoduje rozwój tej choroby, a hormony żeńskie jak gdyby blokują rozwój tej choroby.
I to zostało potwierdzone przez trzech wybitnych onkologów, do których ja skierowałem tą sprawę. Oni przeprowadzili po pierwsze badanie Natalki poprzez różne metody, scintygrafia, tomografia, rezonans magnetyczny. Wykazali wiele ognisk w kościcu, który jak gdyby jest taki w uśpieniu i on może w każdej chwili eksplodować. I sytuacja jest taka... To jest taka tykająca bomba, kiedy przyjmuje się testosteron. I teraz w tych opiniach, to są trzej niezależni onkolodzy, jeden z Narodowego Instytutu w Krakowie, drugi jest z Uniwersytetu Warszawskiego, profesor, który prowadzi Instytut Onkologii właśnie na Banacha w Warszawie i również profesor endokrynolog ze Szpitala Ministerstwa Obrony Narodowej. Niezależne opinie trzy uzyskałem po zbadaniu całej sprawy. I wszystkie opinie były jednoznaczne. Zakaz używania w jej przypadku testosteronu, a nawet pan doktor, który tutaj ją badał i który wydawał tę opinię, to jest to osoba, która fizycznie uczestniczy w operacjach, bo on jest onkolog, urolog, tranzycji. I on nawet w opinii napisał, że jest przyjazny środowisku LGBT i sam od 5 lat prowadzi tego typu zabiegi. Tutaj może przytoczę tą wypowiedź, ponieważ mam ją przygotowaną. Bardzo proszę. Mówimy o doktorze nauk medycznych Januszu Jaszczyńskim. Jego opinia brzmi tak. Pomimo tego, że jestem zaangażowany merytorycznie w pomocy osobom ze środowiska transpłciowego, w odpowiedzi na postawione na początku opinii pytanie, w tym konkretnym przypadku rekomenduję zakończenie suplementacji androgenowej. Czyli sama osoba, która od lat tak naprawdę zaleca tranzycję osobom, które się tego domagają, mówi w swoim oświadczeniu, w swojej opinii lekarskiej z doktorem nauk medycznych, że w tym konkretnym przypadku nie można używać testosteronu, ponieważ może to spowodować wybuch choroby. Tak, a poza tym ona już teraz pod jeszcze większą opieką była profesora z Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie i ten profesor prowadzi jej cyklicznie badania, zaleca jej scintygrafię, rezonans magnetyczny, badanie krwi, cytologię, różne elementy tych badań i on stwierdził jednoznacznie, że nie ma w tym przypadku pytania, jak ona bierze testosteron, czy ta chondrosarkoma wybuchnie, czy nie, tylko pytanie jest kiedy. Bo może to być za pół roku, za rok, a może za dwa. Ale jest to sytuacja taka, i tutaj wprowadzają ją w błąd świadomie lekarze, ponieważ nie przedstawiają jej istoty sprawy. Natalia ma świadomość swojej choroby i tego, co może ale się stać. Ale ona ma świadomość, ona doskonale wie, dlatego chce żyć oczywiście, chce jak najbardziej funkcjonować, tylko źle jej wpajają i nie przekazali jej istoty choroby ci lekarze, którym ona ufa, bo ona tym lekarzom, profesorom nie ufa. Ale to brzmi jak przestępstwo, w sensie ci lekarze, którzy ją prowadzą, bo co oni w takim razie jej mówią, skoro są opinie od onkologów, są opinie od profesora, który doktora nauk medycznych, który zajmuje się profesjonalnie tranzycją i tutaj mamy małżeństwo, które prowadzi pana córkę, które uzupełnia się, ponieważ jedna pani jest endokrynologiem, a pan jest psychiatrą, tak. I oni wprowadzają świadomie, ponieważ dał im pan te dokumenty w błąd pana córkę. To jest tak, tak to się odbyło, to też jest żenujące, bo dla mnie jest to w ogóle nie do zrozumienia. Oprócz tego, co pan powiedział, że to jest małżeństwo, to również psychiatra, który wydał opinię, czyli tą przepustkę do tranzycji, również pracuje... Oni wszyscy w jednym ośrodku. W jednym ośrodku, a nawet w zaleceniach bardzo tolerancyjnych Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego jest napisane, że powinni zrobić weryfikację w zupełnym innym ośrodku tych ich ustaleń. Nie zrobili tego, nie było wywiadu rodzinnego, nie było żadnych prześwietleń, nie było badania mózgu, nie było nic, ze wszystkich zaleceń nikt nie zostało dotrzymane. No właśnie, no jednocześnie jest w ulotce testosteronu w pierwszym punkcie ostrzeżenie jest takie, że testosteron nie wolno zażywać w przypadku stwierdzenia choroby nowotworowej kości, a u niej to jest.
Bo tutaj pan wspomniał o tym, że musi być wywiad środowiskowy i tak dalej. To są ustalenia Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego z 2004 roku. To jest kilka punktów. Dokładnie zebrany wywiad środowiskowy, badania kariotypu, RTG czaszki lub NMR, EEG, badania okulistyczne, badania psychiatryczne, badania ginekologiczne, badania laboratoryjne, pełna diagnostyka psychologiczna. Ile z tych punktów zostało tak naprawdę zrealizowane? O ile wiem, to żaden. Sprawa odbyła się bardzo prosto. Dwie wizyty u pana psychologa i po tych dwóch wizytach już było stwierdzenie, że jest osobą transseksualną. O ile wiem, 4 lub 5 wizyt u psychologa, która stwierdziła, że ona jest osobą transseksualną. I jeszcze co jest bardzo znamienne, jest napisane tak, że ona spotkała transseksualistę właśnie w trakcie przygotowania się do egzaminu na ASP i jak z nim nawiązała kontakty, to odkryła i powiedziała, tak, to jest dla mnie. Czyli nie było żadnych symptomów, tylko nagle był wpływ środowiskowy, jak gdyby krzyknęła eureka, jestem, znalazłam swoje miejsce, na tej zasadzie. Więc to nie było, to było przygotowane. I jak można po tych kilku wizytach stwierdzić, że ta osoba jest osobą transseksualną? Jeżeli ona jeszcze mówiła tekstami wyuczonymi i te teksty były albo pełne zdania z internetu, jak była uczona transseksualistów, albo od tego człowieka, który ją prowadził w tym kierunku. Bo o ile wiem, to środowisko, jeżeli ktoś ma jakieś już zamiary dokonania tranzycji, to dostaje jak gdyby takiego opiekuna. I prawdopodobnie ten był jej opiekunem, który jej podpowiadał, co ma robić. Powtarzamy cały czas słowo tranzycja i to nie tylko się wiąże z tym, że Natalia uważa siebie za osobę transseksualną, przyjmuje testosteron, ale tranzycja w pełnym tego słowa znaczeniu to jest również nieodwracalne okaleczenie ciała poprzez w przypadku kobiet obcięcie sobie piersi czy histerektomię, czyli chirurgiczne wycięcie macicy. Tak, i to jest tragedia, bo ja to nazywam, że to jest tylko droga albo podróż w jedną stronę. To nie jest nawet podróż po jakiejś jednokierunkowej ulicy, tylko to jest w jedną stronę. Nie ma powrotu. A znam przypadki i wiem z literatury i z bezpośrednich moich kontaktów, że wiele osób po pewnym czasie orientuje się, że zostało wprowadzone w błąd. Chciałoby wrócić do tego, co było, czyli do swojej płci naturalnej i nie może tego zrobić, bo zostały okaleczone. I teraz to jest oczywiście, że to jest dla mnie nieakceptowalne w ogóle, bo ja to może zbyt obrazowo mówię, ale mówię, jestem człowiekiem logicznie do bólu myślącym. Znam już również podstawę, wiedzę mam na tyle głęboką, że w biologii nie można zmienić mężczyznę w kobietę, ani kobietę w mężczyznę, ponieważ nie jest to kwestia wycinania zdrowych organów, bo każda komórka męska i żeńska jest inaczej zbudowana i robienie takiej atrapy u człowieka, którego albo okaleczenie go, to jest tylko atrapa. To nie jest żadna zmiana płci. Całe życie udawanie, całe życie pobieranie testosteronu i całe życie sytuacja jest nieodwracalna w tym przypadku, tak jak mówię. I teraz jeszcze mam dużo informacji na ten temat i wiem, ja to tak wprost chciałem jej powiedzieć, że nigdy nie będziesz mężczyzną. Z punktu widzenia biologicznego, z nauki tego się nie da zrobić. To jest oszustwo. To jest tylko atrapa, to jest tylko nie można, jeżeli człowiek nawet ma jakieś problemy ze swoją osobowością i to wszystko dzieje się w głowie, to poprzez obcinanie zdrowych członków organów nie zmieni się tego, co jest w głowie. Uważam i tak twierdzi wiele ludzi rozsądnych naukowców, że należy prowadzić terapię psychologiczną w tym przypadku. I wyobrażałem sobie, że jeżeli ktoś przychodzi do jakiegoś ośrodka medycznego i mówi nawet, że ja mam kłopoty, że wydaje mi się, że jestem osobą transseksualną, to on powinien przejść bardzo intensywną terapię psychologiczną. Ja nawet po tych wszystkich przejściach zaproponowałem jej, ponieważ jak wiadomo,
sprzeciwiłem się wykonaniu tych zabiegów. Przedstawiłem dokumentację medyczną jej choroby. Właśnie, bo on zebrał cały pakiet dokumentów i pojechał wręczyć te dokumenty. Chciałem wręczyć, że miałem świadomość, że Natalka mogła to ukryć, swoją chorobę, więc za radą profesora, doktora tutaj w Krakowie, który właśnie jest przy tranzycji, on mówi, proszę pana, niech pan weźmie te wszystkie dokumenty, niech pan weźmie moją opinię, opinię profesora z Warszawy, jednego, drugiego, i niech pan jako zatroskany ojciec pojedzie do tego ośrodka i przedstawi lekarzom, jaka jest sytuacja. Przecież to są lekarze. Ja przyjechałem tam, proszę pana, to mnie wyrzucili, zagrozili, że policję wezwą, że robię jakąś presję na informacje medyczne, które są tajne. Ja mówiłem, ja nie chcę informacji od was, tylko ja wam chcę przekazać informacje o waszym pacjencie. Ja sobie wyobrażałem, że ja napotkam ludzi, lekarzy z prawdziwego zdarzenia, których troską jest pacjent. Oni troszczą się o pacjenta, a zobaczyłem, ja to nazywam, że to jest sekta. To jest sekta, która nie zważa na to, co będzie z pacjentem, tylko widzi interes w tym, że przeprowadzenie tranzycji to jest człowiek, który będzie wiecznie płacił. To jest walka o pieniądze duże. To jest sposób działania sekty, bo to jest wykorzystanie dziewczyny, która jest zagubiona i jest po rozstaniu, nie wie co zrobić, przejęcie całkowitej kontroli nad jej życiem i wmówienie, że rodzina jest zła, toksyczna. Tak. Dokładnie w ten sposób działają sekty. Tak jest. A poza tym jeszcze jest jedna rzecz, ponieważ pani, która jest tam endokrynologiem, to doskonale się orientuje, co to jest chondrosarkoma. Ona jej powiedziała rzecz, która jest karygodna. Ona jej powiedziała w ten sposób, że jeżeli będziesz się kontrolowała w przeciągu co 3 miesiące albo co 6 miesięcy i nie rozwija się ta choroba, to jest okej, idziesz dalej w tym kierunku. A jeżeli coś zauważysz, przestaniesz brać testosteron i sprawa, i nie ma sprawy, i cofnie się wszystko. Jest to nieprawda. We wszystkich trzech opiniach i we wszystkich całej wiedzy medycznej ta choroba i ten testosteron się kumuluje i jak wybuchnie, to wybuchnie w wielu miejscach, jest już nie do cofnięcia. Ona została wprowadzona w błąd przez lekarzy i oni potwierdzili w swoich opiniach nieprawdę i z tego tytułu ja oddałem sprawę do prokuratury i jest toczone postępowanie karne przeciwko temu środowisku lekarskiemu. Tutaj nawet fragment ulotki testosteronu, o której pan wspominał. Należy zachować szczególną ostrożność, jeśli pacjent ma nowotwór, zwłaszcza z przerzutami do kości. Czyli to oznacza, że te środowiska świadomie pana córkę jakby wykorzystują. Pan wspominał o tym wcześniej w kuluarowej rozmowie, że pana córka jest traktowana jak królik doświadczalny. Dlaczego pan tak używa? Dokładnie, bo jeżeli ktoś ma tytuł lekarza, doktora nauk endokrynologii, jeżeli ktoś wykłada na Uniwersytecie Jagiellońskim studentom, jeżeli wiem, co znaczy powinno przysięga lekarska Hipokratesa, tak to chyba, prawda, wygląda, to wydawało mi się, że powinna działać na korzyść pacjenta. I tutaj wszyscy, nawet student medycyny pierwszego roku wie, że taki sposób postępowania z człowiekiem chorym na nowotwór to jest tylko szkodzenie temu pacjentowi. A oni w swoich opiniach wystawili jej paszport do robienia dalszych kroków tranzycji, wiedząc, że ona jest chora. Jak pani, która endokrynolog, stwierdziła w tej chwili, mam to napisane na piśmie, że szukała w literaturze i prawdopodobnie moja córka jest jedyną osobą na świecie, która poddała się procesowi tranzycji i pobierania testosteronu w kontekście choroby nowotworowej. Jedyna na świecie. I ona nie wstrzymała ją. Ona ją mogła wstrzymać, bo była i chyba jest autorytetem dla niej. Ona przeniosła tylko, ponieważ sprawa prokuratorska już rozwija się, to ona przeniosła podawanie testosteronu
najpierw zalecała, żeby testosteron ona kupowała na czarnym rynku, bo jest to możliwe bardzo prosto, jak się dowiedziałem. Pani lekarz, kierownik kliniki zalecała nielegalny zakup testosteronu. Tak, tak. A z drugiej strony przekierowała do swojej koleżanki, która jej zapisuje dalej testosteron recepty i to zostało powiedziane ostatnio w sądzie. A potem jak pan wszczął, jak doniósł pan do prokuratury, prokuratura rozpoczęła śledztwo, to co na to... Ja mam korespondencję, która jest między a moją córką i tam jest napisane w ten sposób, że ojciec przekazał sprawę do prokuratora i z tego tytułu pani właśnie endokrynolog, doktor medycyny o zgrozo napisała do niej nie, że ma, że ma jakąś troskę albo obawy co do pacjenta swojego, tylko pierwsze pytanie w tej korespondencji jest, czy wystarczy ci testosteronu? No to jest żenujące, to powalające to jest. Lekarz, który w ten sposób się zachowuje, to dla mnie to nie jest lekarz. To jest osoba, która jest w tej sekcie, ta sekta, to dlaczego ja mówię, że jako królik doświadczalny. To jak ta pani endokrynolog napisała, że prawdopodobnie jedyna osoba, to jest to już w świadku medycznym. Ja nie mogę powiedzieć kto, ale o tym ona na różnych spotkaniach mówi, że ma przypadek, który będzie obserwowany i będzie mógł służyć za przykład, jak rozwija się, jak przy podawaniu testosteronu, jaki ma wpływ rzeczywiście na nowotwór. Czyli według pana robi to dla własnej kariery, żeby później móc pisać prace naukowe, szczycić się na konferencjach? To jest moje podejrzenie, bo o tym się tak mówi, jeżeli już w środowisku medycznym o tym opowiada. Byłoby niezwykle ciekawe doświadczenie, jak taki pacjent zniesie taką sytuację. No może na końcu będzie tak, no nie zniósł, umarł. Wspomniał pan o procesie i o tym, że widzieliście się w sądzie. Jak to wygląda? Oprócz postępowania prokuratorskiego, Natalia również za radą środowisk, w których się obraca i procedur, które obowiązują na zmianę imienia, podała rodziców do sądu. Była pierwsza rozprawa do tej pory. Tutaj może nasi widzowie nie wiedzą, że żeby osoba mogła zmienić płeć w dowodzie osobistym, musi pozwać swoich rodziców, żeby to po prostu zmienić w matryce. Tak, tak. I ta rozprawa, pierwsza rozprawa się odbyła i ta rozprawa polega na tym, że bardzo długi pozew został napisany. Oczywiście odpowiedź na tą pozew też tak samo został przeze mnie złożony. I na tej rozprawie ja byłem zaszokowany postawą po pierwsze adwokata, który prowadzi jej tą rozprawę, a jednocześnie zostały zaproszone organizacje takie jak Fundacja Równość, jakieś jeszcze inne organizacje LGBT i to odbywa się nie proces, który powinien być procedurą jakąś. I oni występują w charakterze autorytetów? Oni występują w charakterze strony. Bo teraz jest pytanie, dlaczego organizacja Równość jakaś wystawiła swojego przedstawiciela, którego sąd zaakceptował jako strona, bo twierdzi, że obawia się, że zostaną tu w tym przypadku niedotrzymane albo naruszone prawa obywatelskie albo prawa człowieka. Tylko ja się pytam, kto te prawa mógłby naruszyć? Czy ja, jak bronię córkę? Czy może chce pilnować sąd, żeby nie wydał logicznego wyroku, tylko ideologiczny? No bo tak to wygląda. Ja nie rozumiem, po co takie organizacje są, ale widziałem, że sąd się boi nie przyjąć ich wniosku o to, żeby to była strona. Bo, czyli z tego wynika, że presja jest tak wielka. Zastraszany przez te organizacje. Ja tak sądzę, to nikt tego nie stwierdził, ale ja tak uważam. Bo kogo ma pilnować? Mnie jako rodzica? Jeżeli adwokat, który... Rozumiem, że pan się nie zgadza z tezą fundacji, z tezą tego, że Natalia jest mężczyzną. Jak pan jest traktowany też przez tych ludzi, jak i przez sąd?
Ja jestem, przez sąd jest neutralnie, absolutnie neutralnie. Tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń. Jeżeli chodzi o te organizacje, to sam pozew to jest jedna wielka obraza mnie i rodziców. Bo jeżeli ktoś mówi w tym pozwie, że to wszystko, że Natalia jest prześladowana przez rodziców, że są rodzice staroświeccy, że rodzice są niemodni, no to ja się pytam, czy ja będę określany jako osoba nowoczesna, jeżeli chorą córkę wezmę za rękę, poprowadzę do tego, żeby obcinała sobie zdrowe organy, pobierała testosteron, jeżeli ja wiem z własnego doświadczenia, że to powoduje chorobę śmiertelną. To ja wtedy będę nazwany nowoczesny. A jak ja się przeciwstawiam temu, to ja jestem osobą staroświecką, niemodną. To na czym? Bo ja się kieruję tylko logiką. A logika w każdej epoce, czy to oświecenia, czy romantyzmu, czy renesansu, logika zawsze była wysoko ceniona. I ja w każdej epoce jestem człowiekiem nowoczesnym, bo ja się logiką posługuję, a nie modą. Wmawianie komuś, że można z konia zrobić krowę, a z krowy konia, to jest po prostu oszustwo. Co więcej, te organizacje nie chcą dopuścić Natalkę do wiedzy o tej swojej chorobie, o wiedzy o skutkach, jakie niesie ze sobą poszczególne procesy tranzycji. Przecież ja mam wiele publikacji, które mówią o tym, jak ci ludzie po tranzycji, jak już dojdą do tego, że zostali oszukani, jakie oni męki przeżywają. I tutaj jeszcze raz we wstępie już polecałem, ale jeszcze raz odsyłam do mojego filmu dokumentalnego o Magdzie. Jaka ja byłam wtedy piękna. Tam Magda dokładnie opowiada o swoim procesie tranzycji, o tym później o procesie retranzycji, o tym, że jest to nieodwracalne i zazwyczaj koło 24 roku życia ta tak zwana dysforia płci przechodzi. Tak, tak i to jest oczywiste, że w przypadku Natalki to też nastąpi, tylko że ja nie chcę dopuścić do tego. Bo ile Natalia ma teraz? Teraz ma, skończyła 21 już, bo dwa lata już te przepychanki trwają. I teraz jest sytuacja taka, że proszę zwrócić uwagę na jedno. Ona dwukrotnie podchodziła do tego, żeby zrobić sobie operację usunięcia piersi. I udało się ją odwieźć wtedy? Nie udało się odwieźć. Prosta sprawa. Ona przychodziła do kliniki, przedstawiała się, że jest osobą trans i ona będzie prowadziła tranzycję. Ale ukrywała swoją chorobę nowotworową. Pokazywała tylko te nieszczęsne zaświadczenia, które dostała. To potwierdzenie nieprawdy, które wystawiła. To, co jest paszportem do prowadzenia tranzycji. I wtedy ja przedstawiałem dokumentację medyczną i opinie profesorskie do danej kliniki i klinika odstępowała od operacji. Czy to nie świadczy też o tym, że jest tutaj coś, co nie wolno dalej prowadzić? Tylko ja nie wiem, w jaki. Teraz na tej rozprawie to się co okazało? Natalia jest dalej w pełni zagubiona. Nie wie, co się wokół niej dzieje. Jest tylko walka środowisk LGBT z ojcem. Walka, to jest już walka. To jest wykazanie, że ja jestem osobą staroświecką, że ja prześladuję środowiska LGBT, że jestem przeciw homoseksualizmowi, już nawet to, a przecież ja nie mam z tym nic do wspólnego. Jak sobie każdy żyje, niech sobie w swojej sypialni jak chce żyje. Ja nie mam nic z tym wspólnego. Co więcej, powiem jeszcze co innego, co jest bardzo istotne w tym aspekcie. Natalia była na takim forum, gdzie dwóch chłopaków rozmawia między sobą i młodzież to obserwuje. I oni rozmawiają, są dowcipni i to było prowadzone w języku angielskim. I teraz Natalia mówiła, że na bardzo dużo się uczy z tego języka angielskiego, ale że to są dwaj homoseksualiści. Ja jej nie zabroniłem tego. Jeżeli oni rozmawiają o różne kawały, opowiadają różne, nie ma tam żadnej nachalnej ideologii, to nie przeszkadzałem. I oni robili turnę po Europie i przyjechali do Warszawy. Natalia do mnie się zwróciła, tato, czy zawieziesz mnie do Warszawy? To było w wieku chyba już przed maturą, żebym ja na tym spotkaniu była.
Ja ją tam zawiozłem. 3 godziny było to spotkanie, siedziałem w samochodzie, wróciłem z nią z powrotem. Miałem świadomość, że to są homoseksualiści. To ja jestem jakimś wrogiem homoseksualizmu? No jak można tak określać, że ja jestem wrogiem? Ja nie znam tych spraw. Ja uważam, że to są nie dla mnie rzeczy, niech ktoś inny ocenia, ale ja żadnych nie robię tutaj wstrętów. Nie jestem aktywnym człowiekiem, który walczy z tym środowiskiem, bo po co? Ja tylko walczę o swoją córkę, o jej zdrowie. Bo ja wiem, że to środowisko ją tak opanowało, jakby pan zobaczył na procesie, ona jest zagubiona, ona nie wie, co się dzieje. Ci ludzie są przygotowani, że oni mnie po prostu zniszczą, stłamszą i ja po prostu, ponieważ ja się postawiłem bardzo ostro tutaj przeciwko, że rodzice tak nie robią jak ja, przeciwko takiej sytuacji. Ale nie miałbym szans i nie chciałbym walczyć, pewnie bym zrezygnował, gdyby nie ta choroba. Bo to mnie interesuje. To ją doprowadzi do kalectwa lub do śmierci. Bo to, co pan mówi o swoim filmie, że pan z Magdą przeprowadził ten wywiad, to nie jest wszystko. Bo to jest, proszę pana, Magda nie chciała powiedzieć o tym, jakie rzeczywiste skutki są tej operacji, jeżeli chodzi o ten drugi etap. To ja później, tak, ja już trafiłem do środowisk takich, do osób takich, które opowiadają dokładnie o tym. Te osoby nie potrafią fizjologicznie funkcjonować. Te osoby w wieku 20 kilku lat chodzą w pampersach, bo nie potrafią zatrzymać moczu. Te osoby nie potrafią wszystkich funkcji fizjologicznych robić. I o tym, dlaczego jej o tym nikt nie powiedział? Przecież mojej Natalce ktoś powinien to powiedzieć. A jej powiedzieli, nie słuchaj ojca, w ogóle nie przyjmuj żadnej informacji. Wszystkie maile, chociażby, które wysyłam, ona kasuje, nie czyta. No, całkowicie odcięła się od rodziców. Odcięła się totalnie od rodziców, bo jej kazali. Jeszcze do rozprawy z matką miała kontakt. Na rozprawie ani ja, ani matka nie powiedzieliśmy ani jednego zdania, bo było 2 świadków z jej strony, ale po tej rozprawie ten adwokat jej zabronił jej kontaktów w ogóle z rodzicami. Ona zerwała z matką tak samo kontakty. Wszelkie od tej rozprawy. Koniec. Proszę. Jeszcze jeden był taki przypadek, że jest pan tak zwany, on chyba jest John Heyer w Stanach Zjednoczonych. On przeszedł tranzycję pełną i po 10 latach dokonał detranzycji. Zrobił doktorat z psychologii i poświęcił się teraz życiu, żeby uświadamiać ludziom młodym, co to jest, jakie to jest kłamstwo wielkie. I sytuacja jest taka, że ja nawiązałem z nim kontakt i on powiedział, poprosił, żebym ja przyleciał do Stanów Zjednoczonych z Natalią i żeby ona z nim pobyła. I on by chciał z nią rozmawiać, ponieważ ona zna świetnie angielski, niemiecki, hiszpański, bo dbaliśmy o to, czy języki perfekt zna. I co na to, Natalia? Nie chciała się zgodzić, bo jej nie pozwolili, proszę pana. Bo jej te środowiska nie pozwalają. Ona jest zagubiona, ona nie wie, co się dzieje. Oni ją prowadzą za rączkę. Jest w sekcie. Jak kiedyś sekcje były usytuowane w puszczy, czy gdzieś się spotykali ze swoim guru, tak tutaj w ramach, w środowisku naukowców, lekarzy powstaje nieformalna sekcja, która niszczy najzdrowszą tkankę społeczeństwa, młodych ludzi. Prowadzi do zatracenia. I to pytanie będzie brutalne, ale nie chodzi o to, żeby w jakiś sposób pana dotknąć, tylko o to, żeby pokazać, jak chory jest ten system. Jak pan i pana żona radzą sobie z tym, że zostali pozwani przez własną córkę? To jest, proszę pana, to jest straszne. To jest bardzo straszne. To znaczy, ja zostałem wychowany w środowisku rodzin patriotycznych, katolickich. Mój prapradziadek uczestniczył w powstaniu styczniowym. Dziadek i jego brat byli legionistami. Ojciec był, proszę pana, porucznikiem AK. Walczył całe życie, później za to siedział. Ja byłem wiceprzewodniczącym Solidarności w Mostostalu i tak wychowywałem dzieci, i tak były wychowane. Teraz jest sytuacja taka, to był dyshonor, żeby rodziców pozwać do sądu, obojętne w jakiej sprawie. To jest hańba, uważam, dla rodzica, który pozywa dziecko, i w drugą stronę, że dziecko pozywa rodziców do sądu. Obojętne w jakiej sprawie, czy są takie procedury, czy nie.
Nie należy tego robić, uważam. Taki jest moja skala wartości. Ja tego nie akceptuję w żadnym przypadku. No, ale ja muszę być upokorzony na tej rozprawie, bo to o to chodzi. Bo jedna już była, druga przed nami w drugiej połowie stycznia. To będzie więcej, bo tych świadków ja postawiłem dużo i rodzinę. Pan ma znajome też, Natalii, z czasów dziecięcych i z czasów dorastania, kiedy była normalną dziewczyną. Oczywiście, chociażby opiekunka, która z nią była 12 lat. Bo była opiekunka, myśmy zaraz po półtora roku, jak ona już żyła, żona wróciła do pracy i opiekunka, jak przyjęliśmy, to 12 lat się nią opiekowała. Chodziła z nią wszędzie, przebywała. Ona więcej z ciocią była, nie z nami, tak to było. Jak wygląda pana życie, życie pana rodziny, od kiedy Natalia zaczęła tranzycję? Proszę pana, wszystko zostało zburzone. To znaczy nie ma minuty, sekundy, żebym ja mógł spokojnie żyć, myśleć, bo wszędzie w tle, w głowie jest Natalia i to, co ona chce zrobić. Żona moja nie wytrzymuje to totalnie, rozkleiła się totalnie. Ja muszę uważać, bo może nastąpić tragedia, nawet sięgająca samobójstwa. Jesteśmy bezradni. Ja jestem człowiekiem, który w wielu sytuacjach był i różnych i zawsze miałem jakąś taką, że miałem jakiś zawsze, jak coś się nie uda, to jakiś plan B, C albo cokolwiek. Tutaj jestem bezradny. Jestem jak dziecko we mgle, ponieważ nie potrafię zaradzić temu. Sytuacja w rodzinie jest fatalna, bo kontakty z rodziną się rozluźniają totalnie, bo po prostu w ogóle ze wszystkimi. To musi pan wiedzieć, zresztą chyba wszyscy wiemy, że jak komuś się powodzi, to każdy chce się do tego ciepła przytulić. A jak komuś zaczyna się nie wieść, to nikt nie chce tego ruszać, bo to śmierdzi. A jeszcze takie środowisko. Ja nie mogłem znaleźć, proszę pana, prawnika, który by się tym zajął, ponieważ prawnicy, słysząc o tym, że to jest środowisko LGBT, powiedzieli nie, bo my stracimy kancelarię, jak będziemy się tym zajmowali. Tak to wygląda w naszym społeczeństwie. Także ale życie w rodzinie jest fatalne. Ja najbardziej boję się o żonę, bo jest zupełnie rozklejona. To mocna osoba była i tutaj ja nie wiem, co zrobić. Musi mieć wsparcie, a ona jest taka, że może sobie sama poradzi, może poradzimy sobie. Nie, nie poradzi sobie. Nie wiem, jak to zrobić. To jest przerażające, że w imię nowoczesności, tak zwanej tolerancji, ukrywa się dramaty rodzinne, które za tym stoją. I te dramaty nie pokazane są. Te dramaty i dramaty tych ludzi, którzy później chcą zrobić detranzycję. Albo życie po tranzycji, jeżeli zorientuje się, że zostałem oszukany. I te procesy, które mówię, te sprawy związane ze zdrowiem, bo to fajnie się prezentuje, jak ja sobie pójdę gdzieś na chwilę. Ale ja wiem, jak jest. Jak jest po tego typu operacjach w tym miejscu, jak robi się, to jak ktoś podróż, chociażby tak obrazowo powiem, planuje, to połowę walizki to są pampersy, a resztę dopiero ciuchy, bo nie da się funkcjonować inaczej. Jest niegojąca się rana. Tak, jeżeli wypróżnianie się chociażby z moczu trwa pół godziny, bo tak słyszałem, opowiadali. Coś strasznego. Coś strasznego, to przecież jak jedzie ktoś autobusem, nie pójdzie do toalety i resztę czeka pół godziny. Zakłada pampersy i jedzie. Tak to wygląda. Powstają piękne reportaże, filmy dokumentalne o miłości transseksualistów. Tak jest. To jest obłuda. To jest totalne oszustwo, proszę pana. To jest oszustwo. Ja nie wiem, co będzie, ale to już pomijam tą sprawę. Niech sobie robią, co chcą, ale moje dziecko jest chore. I to jest główna przyczyna, gdzie ja powiedziałem, że do ostatniej chwili, do ostatniego tchu będę o nią walczył, bo ja wiem, co ją czeka. Ja przeszedłem ciężkie operacje i czym to się kończy. Także to nawet gdyby nie przeszła tranzycja, ale jeżeli ten testosteron spowoduje wybuch chondrosarkomy, a chondrosarkoma atakuje główne kości, czyli to jest miednica, nogi i głowa. I teraz wyobraźmy, ja miałem na miednicy, to teraz wszystkie po tych operacjach na miednicy, wszystkie kłopoty, o których ja mówię, że mają w tym miejscu operacji, ja je mam, proszę pana. Ja je mam, ja z tym żyję, bo co mam zrobić? Ale nie chcę, żeby moje dziecko z tym żyło. A jak na głowie to powstanie i do środka będzie rosło, no to będzie roślinka do końca życia na przykład. Takie są zagrożenia. Nie wolno mi o tym mówić. Bronią
zabronili kontaktów z rodzicem, zabronili, żebym ja przekazał tą wiedzę, a pseudolekarze z tej sekty to są zbrodniarze, nie lekarze, proszę pana. To są zbrodniarze, bo wiedzą, mają świadomość, do czego to prowadzi, a jednak to robią. Czego by pan chciał dla Natalii? Chciałbym cudu. Proszę pana, cudu, i liczę na to, że taki cud może nastąpić i ja się modlę, rodzina się modli, żeby był cud. Bo tylko w tym widzę możliwość uratowania jej. Dziękujemy bardzo panu za obecność, dziękujemy za świadectwa, za to, że za szczerość, za to, że podzielił się pan z nami naszą historią. No i z mojej strony mogę zapewnić, że jeśli potrzebne będą jakieś interwencje medialne czy cokolwiek, no to może pan na nas liczyć. Bardzo dziękuję również. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Wydawnictwo, filmy, wszystkie nasze akcje są możliwe i powstają tylko dzięki waszemu wsparciu. Możecie nas wspierać na portalu Patronite, gdzie możecie zostać naszymi patronami, dobroczyńcami i nas wspomagać tam wszystko, co wy przeczytacie. Możecie też, odwiedzając moją stronę www.gadowskiwitold.pl, wpłacać bezpośrednio, tam jest zakładka mówiąca o wsparciu, to ma dwojaką wartość. Po pierwsze, niebagatelną wartość finansową, ponieważ nie bierzemy od nikogo pieniędzy i musimy się sami utrzymywać i za zebrane pieniądze czynić nasze produkcje. A po drugie, daje nam to realne wsparcie duchowe. Dlatego, że jeżeli ktoś poświęca swoje pieniądze, zadaje sobie trud, żeby nam wpłacić, to znaczy, że nas rzeczywiście popiera. Nie tylko klepie po plecach i mówi fajnie, fajnie, ale włącza się w naszą społeczność. Zapraszam do tworzenia Wyspy Wolności, która dzięki wam może się rozrastać.